No witam. Wenturka zawitała kolejna. Ci jeszcze jedna stoi, czeka. Tylko tam czekamy na części. Bo wiadomo co robić, tylko czekam na części, które są zamówione w ASO. A tutaj tak to się prezentuje. Trochę pomłodzona, trochę porobiona, trochę zmodernizowana jak widać. Ale trochę wykombinowana, mniejsza większość. Tak, co było dolega? Gaźniki. Gaźniki, gaźniki. Przebieg 35 tysięcy bodajże mil. O, jak widać, tu podobno paru podejmowało próby jakieś tam. No i motocykl nie miał mocy, nie chciał jechać i tego typu sprawy. Także co, trzeba wyjąć gaźniki, rozebrać w dobrym maku, umyć, wyczyścić. I nie wiem, zobaczymy, bo tam dał mi klient do tego motocykla drugi zestaw gaźników. Fakt, że uszkodzone są mocowania pływaków, ale jakieś części są, ale zobaczymy, to się będzie w ogóle nadawać, czy nie trzeba będzie kupić całego zestawu naprawczego. Żeby to chciało żyć, bo motocykl po prostu... Miałem problem, żeby wjechać tutaj pod tą delikatną góraczkę tym motocyklem obecnie. Jest po prostu jeden dramat, nie ma w ogóle mocy ten motocykl. Także no... Trzeba zacząć od podstaw z gaźnikami, wyczyścić, wyregulować poziomy, wyregulować, później wysynchronizować, bo sprawdzę wszystko, jak to będzie miało miejsce, jak on będzie chodził, ten motocykl. Także co, biorę się, rozbieram, póki co na tym małym podnośniku, bo dużo jeszcze zajęty, a zresztą tutaj do samych gaźników to tak będzie chyba wygodniej na tym. No, zobaczymy właśnie co, jak później to będzie. Czy wejdzie na duży, czy będziemy dalej na małym robić. Może na ten duży wejdzie ta druga. Zobaczymy. Także co, rozbieramy. A i co my tu mamy? Tradycyjnie brak uszczelki, znaczy szczątki uszczelki w tym miejscu, na łączeniu między tymi moimi airboxami. To, że airboxy były różne, to nie były podokręcane, bo wiem, że tu ktoś siedział, kombinował, tylko został na sztukę poskładane, bo tu nadal chodzić komuś nie chciało. Także co, no tyle póki co. Wyjmuję dalej gaźniczki. Rozbiorę je w drobny mak. Pytanie, czy tu, jak mocno jest to namodzone w tych gaźnikach. Tyle, dobra, jeszcze muszę tutaj TPS-a odpiąć. O, trzeba małego kącika wziąć, podpiąć TPS-a i z rozbiorem zobaczymy, czy to się da radę, czy nie da rady. Tak na pierwszy rzut oka powiem szczerze, że nie najgorzej to wygląda, choć moje przypuszczenia są takie, że to źle poziomy paliwa są poustawiane. To jest pierwszy temat, a drugi temat, dysze pomieszane, bo to są trzy rodzaje dysz. A wiem, że ten co robił, to się chwali właścicielowi, że tu coś jest nie tak, bo są właśnie nie takie dysze. A tu są, miały być takie, tylko trzeba wiedzieć, jak które dzieje, jak powkręcać. Także to zobaczymy. Dobra. Mamy gaźniki rozebrane. I tak powiem szczerze, jak zaworki, widać, że są nowe. Właściciel mówił, że faktycznie zamawiał w salonu Yamahy. Jak najbardziej widać, że są nowe. Podobno dyszy były nowe. Jeszcze jak do dyszy wolnych obrotów, faktycznie stwierdzam, one chyba są nowe. Ale żadna dysza główna, no nie. Widać, że one są zarośnięte brudne. Tak samo rozpylacze. Widać po nich, że tu chyba nie było fajnie. Tak samo gaźniki, podobno czyste i myte. To przed momentem, niedawno, podobno motocykl non stop był robiony i nikt z nim nie może dojść. Powiem szczerze, one nie były myte. Może tylko tutaj komory były coś robione czyste, bo faktycznie w komorach jest czysto, ale nic więcej. I teraz mam wielkie mieszane uczucia, co z tym motocyklem robić. Na 1000% to wszystko ląduje w myjce. Trzeba wszystko umyć. Nie wiem, mam duże obawy co do dysz. Ale są oznaczone na nich. Powiem tak, wrzucę wszystko w myjkę, niech to się dobrze umyje. Zobaczymy. Mam jakieś przymiary do wielkości dysz. Posprawdzamy.
jeżeli nie są za mocno rozkalibrowane. A tu mówię, z tego co pamiętam, są trzy rodzaje dysz głównych. To zostawimy. Jeżeli nie, to zamówię całe zestawy naprawcze do tych gaźników. No wiem, że są osiągalne i tyle. Tak samo tutaj, no, uszczelki widzę, że faktycznie są nowe. Że to ktoś wymienia. Takich dużo, 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 dużo zagadeczek w tym motocyklu. No ale dobra. Trzeba do końca je rozebrać i wkładamy w myjkę. Niech się myją na spokojnie. No i dobra. Mamy gaźniki umyte. Zaczynam je składać powoli. A że tu i z tymi dyszami, ze wszystkimi, no, poznajdowałem, jest wszystko ok. To jest tak, pierwszy, drugi gaźnik, trzeci, czwarty. Jest 122,5, 122,5, bo później chyba jest 120 i 117 dysze. I czy tutaj na odwrót, już mniejsza o większość. Tak, no, tak, bo to jest trzeci, trzeci, czwarty. Także są poznajdowane, wszystko jest, także ja składam do kupy. Choć mi się tutaj coś, mi się z tymi powłokami to nie do końca podoba. Wedle książki to miało być 7 mm, a tu brakuje mi do 7 mm. Czy 8? Jakoś tak. Zwłaszcza może telefon odpalić, zobaczyć w telefonie jak to wygląda. Więc porobiłem zdjęcia. Nie wiem czy będzie widać. 8 do 9 mm to powinna być wysokość. No nie mam tu tyle i za cholerę nie będę miał. Nie wiem czemu. Spróbowałem, ale oprócz tego jeszcze jest podawany drugi poziom po zmontowaniu, odwróceniu, po nalaniu paliwa. ...13-14 mm słupek paliwa, także trzeba będzie się tym drugim zasugerować raczej, aniżeli tym, bo coś mi się tu nie do końca podoba, coś mi się nie do końca zgadza. I lepiej się chyba nie tym drugim zasugerować. Także składam komory, spinam gaźniki śrubkami. No i resztę się popatrzy co i jak później. No i dobra. Sprawdzamy poziomy paliwa. Tak jak się powinno, znaczy najbardziej właściwe. Serwisówka podaje od tej tutaj dolnej krawędzi 13-14 mm. I powiem szczerze, mam to tak ustawione. No i tak wychodzi. Także po kolei wszystkie gaźniczki musimy posprawdzać. I jeżeli będzie ok, no to składam je do kupy. No bo trzeba być tym pewnym. Dobra, poskładane wszystko do kupy. Akumulator podpięty. Paliwo podpięte, raz już tam wcześniej puszczałem. Co, trzeba spróbować. I zobaczymy co to będzie z tym motocyklem, ale takie
Nawet jeszcze bez roboty, powiem szczerze, on inaczej teraz pracuje po robocie tych gaźników. Wcześniej chodził wzięty na dwa cylindry, nie na cztery. Wiadomo, go trzeba doregulować. Dobra, biorę się za regulację. Tak się udało zrobić. Dokładnie pracuje silnik równo. Tutaj wszystko minimalnie faluje, ale jest w porządku. Reakcja jest bardzo ładna. On sobie teraz jeszcze delikatnie postrzeliwuje wydechy, ale to dlatego, że motocykl ma wywalone tutaj do palenia spalin. Mało tego, o, te gąbeczki, które są, bo trzeba tam pozaślepiać wszystko, to zaraz to zrobię i zobaczymy jak te. No. I to jest przyczyna tego, że on tak sobie postrzeliwuje troszeczkę, że tam jest no brak dopalania spalin, ale jest wysynchronizowany ładnie. Naprawdę ładnie się wysynchronizował. Także co, no skręcam tutaj do kupy, zaślepiam te dopalenia spalin i nie zostaje nic innego jak wsiąść na motocykl, pojeździć sobie troszeczkę, posprawdzać go. Jedyne wyjście, żeby mieć pewność, ale czy to ma w ogóle moc, czy to będzie w ogóle jechało, bo wcześniej jak właśnie się, no, zresztą inaczej, no to jak wiem, nie miałem, on nie miał mocy tutaj podjechać pod tą malutką góreczkę, którą mam we wjeździe, a nawet się nie chciał wkręcać. Teraz zobaczymy. Możliwe, że ten, nie wiem, czy jeszcze świecy nie będę mu wymieniał, bo tak dla świętego spokoju, ale to zawsze zdążę. Na razie chcę nim sobie pojeździć, troszeczkę zobaczyć. Jak widać, wenturka podkładana w pojazdach testowych. Wszystko działa sprawnie. Pracuje tak, jak powinno być. Aj, po prostu zbyt dużo osób dotykało ten motocykl, którzy nie mają żadnego pojęcia na temat V4 gaźnikowych. Najbardziej śmieszne w tym wszystkim było to, że tylnie te dopalacze spalin, te, które są tutaj z tyłu zamontowane, jest cały układ wywalony, są proste rurki, to były te gąbki pozakładane, a z przodu wszystko jest. Czyli mówię o tych wężykach tutaj, które były świeczne pozakładane, a o błędach w gaźnikach inne tematy, mniejsza o większość. Po prostu jak ktoś nie ma pojęcia, niech lepiej się nie bierze. Teraz motocykl działa, pali. Jeździ bardzo fajnie, prędkości osiąga, można powiedzieć, aż zawrotne. Jak ładnie, równo pracuje. Pozaślepiałem te rurki do palaczy z tyłu. Także teraz nie strzela, wysynchronizowany jest, ok, wszystko ustawione jest w porządku. No bo są wydechy, jakieś kobry czy coś, no to też troszeczkę to inaczej pracuje, ale jest w porządku motocykl, także oj, można wyjąć to. Póki co moja praca przy nim jest zakończona, właściciel już wie, może przyjeżdżać zabierać. Tak się oto prezentuje wenturka. No ładnie, nieładnie. Trzeba lubić i tyle. Taki oto motocykl. Kawałek drogi do mnie przyjechał na ten serwisik, żeby z tymi gaźnikami sobie uporać. To mi się udało, motocykl działa. Jest wszystko ok. Także to odstawiamy, bierzemy się za następną. Do następnego.